Chodź, jedziemy na spacer. Też idziecie? Jest to zabytek także. Witam księdza. Pan księdz Koriana? Bardzo miło, bardzo miło. Oglądamy, patrzymy jak to wygląda. Dziadka czy dziadka Ciechońskiego? I bardzo podobnie. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. Żyrardów w moim przekonaniu jest cząstką polskiego losu, którą warto analizować. Właśnie po to, aby lepiej odczytać wyzwania dnia dzisiejszego i przyszłości. Bo przecież pytanie jest takie. Czy chcemy być skansenem? Pod każdym względem. Społecznym, ekonomicznym, politycznym, gospodarczym. Czy mamy ambicje życia w warunkach nowoczesności? Czy mamy odwagę zmiany? Bez zmiany będzie tylko skansen. Zmiana wymaga odwagi, podobnej do tej, która była potrzebna i wtedy w XIX wieku i tej, która była potrzebna w ramach walki Solidarności o polską wolność i o zmianę. Dzisiaj trzeba mieć odwagę wyznaczania nowych kierunków, łapania nowych szans. No dzisiaj nie zbuduje się przyszłości na hodowli i przetwórstwie lnu. To jest po prostu niemożliwe. Możemy zachować to we wdzięcznej pamięci, szukać sposobu, żeby poprzez tę tradycję odróżniać się pozytywnie od innych miast polskich i nie tylko polskich, ale trzeba szukać nowych szans, nowego pomysłu na nowoczesność, nowego pomysłu na złapanie nowych szans rozwojowych. Dlatego chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wywalczyli tę szansę na mądrą wolność, którzy mieli odwagę i siłę przetrwania, gdy wszystkie doświadczenia dnia dzisiejszego, dnia wszystkich kolejnych dni w latach 90. wydawały się potwierdzać opinię pesymistów. Chcę podziękować tym, którzy mieli odwagę wtedy wyznaczyć nowy kierunek myślenia o Żyrardowie. Chcę podziękować tym, którzy mają odwagę dzisiaj i umiejętność już zmieniania Żyrardowa tak, że ma szansę, nową szansę bycia absolutną perłą. Chciałem Państwu powiedzieć, że jedno się chyba nie zmieniło, jeśli chodzi o doświadczenia XIX-wieczne i XXI wieku. Bo przecież Żyrardów powstał nie tylko z marzeń o nowoczesnym kapitalizmie, ale także powstał dlatego, że dobrze odczytano nadzieje związane z koleją warszawsko-wiedeńską. Przecież nie jest przypadkiem, że to tutaj ta fabryka powstała. I myślę, że dzisiaj, unowocześniając polską infrastrukturę komunikacyjną, także w tym bezpośrednim miejscu, tym miejscu, który dotyczy Żyrardowa, budujemy nową szansę. Dla Żyrardowa, który jest skomunikowany z Warszawą, może być niesłychanie atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Chciałem władzom Żyrardowa, całej społeczności, życzyć, aby to wielkie dzieło zakończyło się szczęśliwie zyskaniem tej nowej szansy i uczynienia z Żyrardowa miejsca atrakcyjnego dla ludzi z zewnątrz, ale przede wszystkim stąd Żyrardowa, stąd z zachodniego Mazowsza. Niech pani powie, jak oni tu zmienili to gospodarstwo? Co? No dom jest podwyższony. Dom jest podwyższony. Przekowalnie są postawione. Aha, nowe, stare budynki rozebrane. Ale no porządnie i gospodarzą. Porządnie. Staramy się, panie prezydencie. Czy nam to wychodzi, to pan oceni to. Proszę, dajmy pan prezydent.
Nie, to nie ma znaczenia. Zawsze trzeba elegancko i trudno walczyć. Wydajcie takie też zielone, to Państwu powiem, a to już będzie nie każdy. Stare to ile nam? Tamte 20 lat. 20 lat. Tylko trzymane w takiej kondycji, żeby nie wyglądały. Normą jest ile, że się ile trzyma rzeczy? Przy tych podkładkach skarlających to jest tak 15, tak jest. To już będzie miał jabłka, takie małe tak, drzewka. Tak, 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 tak. Już na tych wszystkich pączkach dokładnie to już będą pąki kwiatowe, jeżeli nie zmarzną. To jest rzecz niebywała, jak się jeździ po świecie i dowiaduje się, że Polska jest absolutnym wzorcem, marzeniem dla wielu innych nacji, wielu innych państw, także wielu innych przedsiębiorców z innych krajów europejskich. I oczywiście są problemy, są kłopoty, są trudności, ale w moim przekonaniu Polska zachowuje jako kraj, a więc także i w skali pewnie każdego przedsiębiorstwa zdolności konkurencyjne. Tu w Sochaczewie te szanse widać, że państwo uchwycili w porę. Pomimo trudności, pomimo kłopotów, pomimo tych wszystkich problemów wydaje się, że pewne przekleństwo dziejów mamy za sobą. Bo przecież przekleństwo dziejów polskich polegało na tym, że nie miała szans nawarstwiania się praca pokoleń. U nas co pokolenie to zmiana. U nas co pokolenie to katastrofa. W Polsce w wielu rejonach na palcach jednej ręki można policzyć firmy, które trwają dłużej niż kilkadziesiąt lat, prywatne. Z dumą mówiąc o tym, że się rozwijamy szybciej niż inni. Pamiętamy i czujemy to na co dzień, że inni tego tłuszczu za skórą, zamożności, bogactwa gromadzonego przez pokolenia, oszczędzanego przez wojny, mają o wiele, wiele więcej. My jesteśmy narodem na dorobku. To znaczy po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat stoimy w obliczu historycznej szansy, że dokonania jednego pokolenia, dorobek jednego pokolenia, zamożność jednego pokolenia nie będzie niszczona przez kataklizmy dziejowe. Salon urządzony w stylu secesji francuskiej, czyli tej najbardziej dekoracyjnej odmiany secesji. Dlatego też dużo tutaj motywów kwiatowych, roślinnych. One się powtarzają, związane są z taką zasadą, stosowaniem zasady jednolitości stylu. Czaszki, który jest w środku? Jest. Cały czas był, przez całą wojnę nie został wysunięty. Tak, biskup Zygmunt Kamiński nawet prosił, żeby sprawdzić, czy jest jakieś okruszyna tej relikwii. I myśmy sprawdzali, nie, ona przeszła proces mineralizacji, stąd można być krytycznym wobec niektórych relikwii, ale tu być może to są rzeczywiście prawdziwe, bo ona jest skamieniała, ta czaszka. Płock potrafił uratować coś, bez czego nie ma możliwości zrealizowania ambicji w takim obszarze jak kultura, jak tradycja, jak nauka, a nawet jak szkolnictwo. Że uratował cząstkę właśnie takiego myślenia poprzez własne elity, które mają swoją kontynuację sięgającą często całych pokoleń. Spotykamy się z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Przecież to są przejawy właśnie dobrych ambicji, myślenia w kategoriach kultury wyższej, myślenia w kategoriach ambicji, aby ta kultura wyższa funkcjonowała na rzecz całego społeczeństwa. Trzeba mieć dużo szczęścia, ale trzeba mieć także ludzi z wyobraźnią, aby na przykład na czas rozpocząć zbieranie zbiorów takich jak związanych z secesją. Tu ktoś wpadł na pomysł, nieprzypadkowo, bo pewnie gdzieś wyniósł z tradycji rodzinnych czy z tradycji środowiskowej inne trochę myślenie.
Trzeba było dużej odwagi, stworzyć Muzeum Secesji. Dzisiaj cała Polska może tego muzeum zazdrościć miastu, zazdrościć jego mieszkańcom. Tak samo jestem pewien, słuchając orkiestry symfonicznej, będzie można odnaleźć te nuty i dumy i dobrej tradycji z funkcjonowania elit w mieście Płock. Także za to chciałem serdecznie podziękować każdemu z osobna, z osób odznaczonych, ale także i włodarzom miasta, panu prezydentowi, księdzu biskupowi, radnym i wszystkim osobom, które w tym obszarze kultury budzą te ambicje i je potrafią zaspokajać. Serdecznie dziękuję miastu Płock za to, że jest, pomimo zmian, które są rzeczą normalną w życiu, zachodzących głębokich zmian, pozostaje przez tyle wieków sobą, z pięknym wspomnieniem wielkości, ale i także pięknym marzeniem o przyszłości.